Cześć, jestem Ela. CyberFolx zajmuje się domenami oraz certyfikatami SSL. Dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć o tym, jak sprawdzić, czy strona posiada certyfikat SSL. Przed adresem danej witryny pojawi się kłódka. To znak, że certyfikat jest zainstalowany. Jeśli nie ma takiego certyfikatu, przeglądarka wyświetli takie czerwone ostrzeżenie, czerwony wykrzyknik o tym, że strona jest niebezpieczna. Co ważne, certyfikat jest wydawany na okres jednego roku, zatem pamiętaj, aby taki certyfikat odnowić o kolejny okres rozliczeniowy i uniknąć właśnie takiego czerwonego ostrzeżenia w przeglądarce. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.